Cześć, witajcie na kanale nxarcade.pl. Jak widzicie, kolejny unboxing. Dojechało do mnie kilka rzeczy. To jest z firmy JLC PCB. Zamówiłem coś, co mi się przyda, co będę robił. Akurat wczoraj to znaczy awizowane było 23, ale dzisiaj dopiero wyciągnąłem to z poczty, przywiozłem. Także otwieramy. Ja wiem, co to jest, to wam pokażę. Lubię tą firmę, tą szczerze. Jest to, można powiedzieć, podobna firma do PCBWay. Na podobnej zasadzie to wszystko działa, wszystko przez internet sobie zamawiamy. Wysłałem pliki i przyjechały do mnie. Zwykle fajnie zapakowane. Nie ma, szkoda. Kiedyś dawali jeszcze taki ołówek fajny. I co? Tu żadnych informacji nie ma, tyle że białe. Już pewnie część z was widzi. A8 PicoCard. Zamówiłem sobie, bo będę oczywiście tworzył. Podobno fajna rzecz. Nie wiem, mam jak na razie tylko i wyłącznie doświadczenie z innym urządzeniem. To już pokazywałam siebie na kanale. O, czekajcie, bo rozsypałem te żelki. Ktoś tu spakował fajnie, sprasował. Ale się udało. No, wychodź. Pięknie wyglądają, już mi się podobają. Powiedzmy tu, opowiem sytuację. Dobra, zostały uwolnione. Powinno być 5 sztuk. I jest 5, bo tyle minimalnie można zamówić. A więc płytka już jest u mnie. Jest to ta wersja prawdopodobnie poprawiona, że Pico, raczej zamiennik tego Pico montujemy w dół. Zaraz wam pokażę, o co chodzi. Nawet tu jest pokazane, napisane, że to jest jakby Pico klon 16-megowy, którego też już mam u siebie, też właśnie dojechałem, i tutaj będzie guziczek do resetu. Także płytka bardzo fajnie się prezentuje. Mamy 5 sztuk. Ups! Fajnie to zrobione. Jest to z projektu, który został udostępniony na stronie. Ja sobie to tylko skopiowałem, wysłałem do firmy. No i oczywiście to zrobili. Także płytki już są. Pewnie 4 pójdą na sprzedaż. Jak ktoś by był chętny, to zapraszam do kontaktu. Mam tutaj te przełączniki, też już zamówione. Także mam nadzieję, że nie było za krótkie. Z tego z opisu, co wyczytałem, to powinny być ok. Tu mam jeszcze troszkę dłuższe nawet. Także tamte były te krótsze. Zamówiłem jedno i drugie, bo w razie czego się mogą przydać. To są, zaraz wam to pokażę. Dłuższe. One tu powinny elegancko pasować. No i też tak się dzieje. Elegancko pasują. Jeszcze pytanie, czy ma być chyba z tej strony. Tak, o, to jest front. Czyli to będzie tak zamontowane. No i do tego oczywiście klony Pico. Dojechały. Jeden już mam otwarty. Jest to 16-megowa wersja z portem USB-C. Także jest on fioletowy. To na tych pinach będzie montowane do płytki. To w ten sposób będzie. I to wszystko wędruje o tutaj. Także fajnie się to prezentuje.
Wszystko oczywiście będzie lutowane. To powinno być odwrotnie. Raczej na pewno. Ale tylko wam do pokazania. Czy tak to będzie wyglądać. Tak już jest praktycznie sklecony cały A8 Pico Card. Obudowę już sobie zamówiłem u Dawida. Ale to na spokojnie wszystko przyjedzie. Ja lubię takie golasy, że tak powiem. Ale też trzeba uważać, żeby nie dotknąć gdzieś tam palcami, bo wiadomo, jest to elektronika. Ale sobie zostawię taką chyba gołą. Zobaczymy może gołą. Ja to mówię. Ale ładnie to się prezentuje naprawdę. Biała fajnie wygląda. Szkoda też to w obudowę ładować, ale zobaczymy. Także wszystko dojechało. Fajnie, cieszę się. Szkoda, że teraz ten weekend będę zajęty. Tak naprawdę nic nie zrobię. Ale w następnym tygodniu już pomału będę sobie składał to całość. Wszystko dojechało. Także ja się cieszę. Oczywiście to nie jest do Amigi. Jest do Atari. Bo do Atari mam urządzenie. Już wam pokazuję. Do Atari mam też coś takiego. Ale to się będzie podobno lepiej sprawować. Chociaż tutaj mamy karty. Łatwiej to wszystko zgrać. Ale obydwa urządzenia będziemy... Znaczy to już testowałem, to będę sobie testował. No i oczywiście tape card do Commodore, który też stworzyłem. Też będę miał do sprzedania, ktoś byłby chętny. Proszę o kontakt. Mam 4 sztuki tego. Bo zrobiłem więcej, zawsze zamawiam. Tych płytek muszę zamówić więcej, więc raz zrobię więcej. Działa to też super. Odtwarza to pliki tape. PRG, programy tak zwane, karty CRT i 00 chyba bodajże, jakoś tak, ale to mówię, to gdzieś tam na filmie pokazywałem już, także już jakieś 3 urządzenia są. To oczywiście jest Commodore, to jest Atari, jeszcze czekam, może coś jeszcze się urodzi, jeżeli chodzi o jakieś projekty, zobaczymy. Szkoda, że na Commodore nie ma czegoś podobnego z takim kartem, też by było fajnie. Ale nie można mieć wszystkiego. Także dzięki, że byliście. Do następnego. Pozdrawiam. Hej!